Marek Rutkiewicz, CCC. Jesteś zadowolony dzisiaj z etapu? Nie do końca, ponieważ jak zwykle troszeczkę za szybko zacząłem atakować. Znaczy może nie atakować, ale zabierać się w te odjazdy. Co mnie kosztowało, no nie ukrywam, troszeczkę stratą sił na ostatnim podjeździe. Rafał Majka jechał no, bardzo zachowawczo i widać przyniosło to efekty. W ogóle się nie wychylał. Ostatnie 2 km dopiero zaczął zabierać się w te większe akcje. No i mi 200 metrów do kreski zabrakło trochę sił i finiszowałem po 20 miejsca, no Rafał wygrał. No, tam przeszarżowałeś trochę na ostatniej rundzie, próbowałeś uciekać ze zjazdu, bo tam nie naszarpałeś się za mocno? To znaczy nie, na tym zjeździe to chciałem tylko być z przodu. Myślę, że tam od razu było widać, że no, odpuszczam tą akcję, w ogóle nie starałem się pedałować razem z kolarzem z Gianta, tylko czekałem na grupę, to była po prostu taka akcja ze zjazdu, mokro było, dużo kolarzy odpuściło, także po prostu sobie tak odjechałem. No a jak na jutro obstawiasz? Jutro taki etap cięższy, już bardziej taki dla Ciebie, co? No myślę, że dzisiaj taka 25, 30 kolarzy jest mniej więcej z tym samym czasem. No i z tej 30 jutro się wyłoni zwycięzca. Dzisiaj to nie świadczy o tym, że ktoś był powiedzmy 25 czy 15. To znaczy, że już jest dużo słabszy od tych, co przyjechali pierwsza piątka. No bo dzisiejszy etap był w deszczu. No jutro może też być w deszczu etap, ale no dzisiaj to był taki finish z grupy, można powiedzieć. No i jutro myślę, że z tej pierwszej 30 ktoś tam powalczy na ostatnim gliczarowie, na ostatnim podjeździe pod Bukowinę. A myślisz, że wywalczy sobie taką przewagę, żeby być bezpieczny przed czasówką, czy to jednak czasówka zadecyduje? Nie, zdecydowanie nie. No, w końcówce atakował, widać, że bardzo Wenning jest mocny, w końcówce atakował. On myślę, że tutaj należy do tych kolarzy, co najlepiej na czas jeżdżą. I żeby być spokojnym, to trzeba by było mieć, nie wiem, 40-50 sekund przewagi nad nim, żeby myśleć już o dowiezieniu koszulki lidera. Czyli to raczej czasówka rozstrzygnie los tego wyścigu. No jeśli jutro będzie podobna sytuacja, że przyjedzie 20 ludzi z jednym czasem, no to zdecydowanie czasówka, ale jak jutro popada na etapie, no to gliczarów 4 razy w deszczu pokonany, to naprawdę myślę, że kolarze będą pojedynczo przyjeżdżać. A ty modlisz się o ten deszcz? No dzisiaj mi można powiedzieć pomógł, także no mi nie będzie przeszkadzał, o tak. Narzeczona ci kibicowała na starcie? Chyba tak. Nie widziałeś się z nią? widziałem się z godziny do startu koło autobusu, ale później na starcie gdzieś samym mi zniknęła.